Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Będziemy Polakami, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. I do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Do swej basi wołcz zapłakany, słuchaj jeno pono nasi, biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Proszę pozostać dalej w dyspozycji. Jeszcze kilka słów od naszej grupy. Spotykamy się dzisiaj w tym ważnym dla nas Polaków dniu. Dokładnie w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku obchodzimy już 75. rocznicę wydarzenia, które na zawsze twardo zapisało się na kartach naszej historii. Wtorek, 1 sierpnia 1944 roku był dniem pochmurnym. Zewsząd czuło się narastające namięcie. Lecz to nie wieści o zbliżających się do stolicy Sowietach tak elektryzowała stołeczną ludność. Godzina W ustalona przez dowództwo Armii Krajowej na godzinę 17 zbliżała się z każdą minutą. Czas odwetu na okupantach nadchodził. Tego dnia wszystko się zaczęło. 63 dni i noce nieustającej walki o wolność i życie. Nie było już odwrotu. Polacy mobilizowali siły i za wszelką cenę stawiali opór wrogowi, który czaił się na każdym kroku. W czasie powstania miało miejsce wiele wstrząsających wydarzeń. Najbardziej znanym i tragicznym była rzeź woli, czyli eksterminacja mieszkańców warszawskiej dzielnicy, dokonana przez SS i niemiecką policję w dniach od 5 do 7 sierpnia. Tylko nielicznym udało się zbiec. Wielką odwagą w czasie walk powstańczych wyróżnili się harcerze, którzy bez wahania wykonywali wszelkie rozkazy. Na kartach harcerskich dziejów swoją niebagatelną rolę odegrali dobrze nam znani Alek, Rudy i Zośka oraz wielu innych, którzy za swoje poświęcenie dla ojczyzny płacili często najwyższą cenę. Cywile pomagali powstańcom jak tylko mogli. Życie codzienne w powstaniu było ciężkie, ale ludzi łączyła wzajemna więź. Życzliwość, współpraca i opieka. Żyło się w trosce o drugiego człowieka. W imieniu Stowarzyszenia Patriotycznego Miłość i Honor Lokalny Patriotyzm dziękujemy wszystkim za przybycie i za to, że już kolejny raz pokazujemy, że przeworszczanie też pamiętają i są wdzięczni. Dzisiaj po raz pierwszy w naszym mieście
utworzyliśmy żywą kotwicę dla oddania hołdu bohaterom walczącym w czasie powstania warszawskiego. Kiedy 1 sierpnia w miastach brzmią syreny, nasze myśli kierujemy ku tym, którzy walczyli dla nas o wolność i dali przyszłym pokoleniom wspaniałe wzorce do naśladowania. Teraz przekazujemy głos inicjatorowi spotkania Michałowi. Witam serdecznie, czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Dziękuję za te brawa, choć ciarki przechodzą, gdy stoję tutaj razem z Państwem. Po raz szósty. Jako młodzież patriotyczna mamy przyjemność organizować uroczystości oddające hołd niezłomnym bohaterom, powstańcom. Powstańcom, cywilom, ludziom, którzy poszli, walczyli i oddali życie, cierpieli i pokazali nam w swoim testamencie, jak warto walczyć o wartości. Wartości, które w dniu dzisiejszym, w czasach dzisiejszych powoli zanikają. Wartości, które walczyli, przyświecały im Bóg, honor, ojczyzna, coraz bardziej zostają niszczone. Tutaj jako młodzież po raz pierwszy, tak jak mówiliśmy, otwieramy żywą kotwicę powstańczą. Wierzę, że kolejne lata będzie nas coraz więcej. Z roku na rok nasze działania są coraz mocniejsze, coraz bardziej wyraziste. I to nie tylko zasługa moja, ale zasługa tych wszystkich ludzi, także dla was. I proszę wszystkich tu o wielkie brawa dla tych wszystkich osób. I dla was państwo też wielkie brawa, że jesteście. Heroizm, odwaga, honor, szacunek do innego człowieka, ale również do samych siebie. Gdzie są teraz te wartości w dzisiejszych social mediach, mediach głównego nurtu, czy nawet w naszej miejscowości? To nie mowa polityczna. To nie, ja nie jestem politykiem. To chodzi tylko o to mi, abyśmy, tak jak dzisiaj pokazujemy swoje zaangażowanie, tak również angażowali się na co dzień. Angażowali się w lepsze życie. W lepsze jutro dla tego miasta. Miasta, które kochamy, które mamy w swych sercach. Miasta, dla którego chcemy, aby było lepiej. Powstańcy też o to walczyli. Walczyli o wolną Warszawę. A gdy wolna Warszawa, gdy wolna stolica, to wolna Polska. A my, gdy będziemy coraz częściej spotykać się, coraz więcej mówić nie tylko o powstańcach, ale również o naszych bohaterach, tym nasza duma, duma narodowa, będzie coraz większa, coraz mocniejsza i głębsza. A takie słowa jak patriotyzm, narodowa duma, honor, coraz bardziej będzie tkwiło w naszych sercach i w naszych czynach, codziennych czynach. Dlatego z tego miejsca zapraszam już jutro do restauracji Ryko na filmy Powstanie Warszawskie oraz 63 dni Sierpniowe Niebo. Następnie w sobotę, już najbliższą, wyruszymy rajdem rowerowym trasą do Klincze przez Jagiełłę, tam znajduje się cmentarz ofiar hitleryzmu. Hitleryzmu, czyli naszych sąsiadów, Niemców, którzy mordowali, a o których w dzisiejszych czasach mówimy, że to przecież koszmici z nieba. Oczywiście mówimy, że to ktoś przyjechał, że to nie byli zachodni sąsiedzi, nie, ktoś przyjechał z kosmosu, zawinął się i ludzie zamordowani. Nie, to byli hitlerowcy, to byli Niemcy, którzy mordowali nie tylko Żydów, ale również Polaków. O tym musimy pamiętać. Musimy pamiętać o naszym bohaterze, dowódcy powstania warszawskiego, generału Monterze, o którym teraz oczywiście w dzisiejszych mass mediach mówimy, że powstanie nie było potrzebne. Albo że przecież rzucili na, dowództwo rzuciło powstańców na żywną śmierć. Teraz możemy dyskutować, możemy mówić, myśleć o tym, że to było ważne czy nieważne. To było ważne. To była walka o wolność. Ludzie mieli już dość tej tyranii, tych mordów. Chcieli odrobinę wolności. I tego wam również życzę państwo, żebyśmy wspólnie po raz kolejny spotykali się na kolejnych uroczystościach. I już teraz z tego miejsca zapraszam 1 września na most. Na Mostrze Worską, która już po raz trzeci zapłonie. Zapłonie racami ku czci bohaterów na Westerplatte. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat nikt nie wie, że w Przeworsku, z Przeworska pochodził jeden z dowódców na Westerplatte, major Jan Gryczman. To właśnie kibice, to właśnie patrioci co roku czczą pamięć bohaterów Westerplatte, a tym dzisiejszym dniem prosimy powstańców Warszawy i
Jeszcze raz proszę wszystkich, ogłoście brawa i cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Ja dziękuję Państwu za przybycie. Rozwiązuję dzisiejszą manifestację.